Spotkanie zorganizowane przez Business Center Club i Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych ma na celu przede wszystkim przybliżenie wszystkim administratorom, właścicielom, prezesom spółek, dyrektorom i wielu innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w ramach swojego biznesu, określić, jakie warunki mają spełnić w wymiarze dostosowania swoich wewnętrznych przepisów. Mam tutaj na myśli przede wszystkim te regulacje, które opierają przede wszystkim zakres i możliwość wykorzystywania danych osobowych w ramach prowadzonego biznesu, no i jednocześnie doprowadzić do sytuacji stabilnego wykorzystywania danych osobowych w oparciu o ogólny przepis, którym jest obecnie rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które weszło w roku ubiegłym do naszego obszaru przepisów prawa. Ważne jest to, że chcemy przede wszystkim poruszyć tematykę związaną z odpowiedzialnością administratora, czyli szefa jednostki, a dodatkowo jeszcze chcielibyśmy podkreślić rolę osoby, która podpowiada, zarządza, organizuje cały proces przetwarzania danych, czyli tak zwanego inspektora ochrony danych osobowych. Jest to o tyle istotne, że zmiana, która została wprowadzona w maju ubiegłego roku, pozwala administratorowi na różne formy zaangażowania takiego inspektora. Mogą to być osoby zarówno w etacie, jak również i podmioty świadczące usługi. Spośród wielu doświadczeń ostatnich kilkunastu miesięcy śmiało możemy powiedzieć, że jest to rynek stosunkowo rozchybotany i tak chyba należy to też podkreślić, aby administratorzy, właściciele spółek, firm, prezesi zarządów tych spółek potrafili na podstawie kryteriów odpowiednio dobrać inspektorów. No i zadanie przede wszystkim BCC w tym wymiarze będzie koncentrowało się na pokazaniu, jakimi kryteriami i jakimi warunkami powinien kierować się każdy administrator danych osobowych. Stowarzyszenie od 2016 roku wspiera zarówno biznes, jak i podmioty działalności publicznej. W związku z powyższym mamy bogate doświadczenie. Wykładowcy, którzy będą prezentowali materiały, postarają się przedstawić maksymalnie optymalizujące rozwiązania na gruncie tego, co będzie w przedmiocie dzisiejszego spotkania. Oczywiście mamy też świadomość konieczności wskazania odpowiedzialności za stosowanie lub niestosowanie tych przepisów, co będzie się oczywiście wiązało z jedną frazą, która dość mocno wybrzmiewa w ramach tego ogólnego rozporządzenia nazywanego RODO. Mianowicie, jaka jest odpowiedzialność i jakie potencjalne kary może nakładać właściwy organ w tym zakresie. Aby ich uniknąć, postaramy się przedstawić przede wszystkim wszystkim administratorom minimalne zakresy działań i prac, które należy wykonać, aby można było świadomie przetwarzać dane osobowe i zapewnić każdemu klientowi jakąś rozsądną, podkreślę, gwarancję bezpieczeństwa w przetwarzaniu ich danych.